przypomnę, że pierwsza połowa spotkania zakończyła się 10-bramkową przewagą drużyny z Kwidzyna, a najbardziej skutecznymi, najskuteczniejszymi zawodniczkami była Katarzyna Pożoga oraz Michalina Wólna. Obie zdobyły dla swojej drużyny po 6 bramek. Przez 2 minuty na boisku nie zobaczymy Sylwii Czeskiej. Kolejne celne rzuty, Kasprzyk.
Ósma bramka dla drużyny z Kwidzyna zdobyta przez Orzeszczyk Izabelę. Dziewiąta bramka dla drużyny z Kwidzyna zdobyta przez Małgorzatę Rybską. Kolejny celny rzut Joanny Pochoń. Nasza bramka dla drużyny z Giżycka zdobyta przez Justynę Melnych. Wyszedł!
Przez 2 minuty na boisku nie zobaczymy Katarzyny Bożony. Tym razem bramkę dla drużyny z Kwidzyna zdobyła Angelika Badej. Nie dziewczyny, tylko stronik.
34. bramka dla drużyny Skwidzyna zdobyta przez Weronikę Sus. Zdobyta przez Elę Nowicką. Zdobyta przez po raz kolejny Joannę Bożogę.
kolejny celny rzut Joanny Bożaki. Przez 2 minuty na boisku nie zobaczymy Krzyża Pani, a bramkę dla drużyny z Giżycka zdobyła Filipkowska Kinga. Thank you.
składzie Krzycia Wyjdzie. Przez 2 minuty na boisku nie zobaczymy czeskiej Sylwii, a bramkę dla drużyny z Kwidzyna zdobyła rybska Małgorzata. Tą bramką dla drużyny z Giżycka zdobyła Kinga Filipkowska. Ostatnie 2 minuty spotkania. Przed końcem spotkania 21 bramkę dla gospodarzy zdobyła Filipkowska Kinga. Mecz zakończył się 18 bramkową przewagą drużyny z Kwidzyna. Dzięki.